Ewa? Ojej, Kryszynka! Bo super. Jestem zadowolona. Już rozebrana wraca. No, to tak miało być, nie? No w sensie, że ciepło było. Było. No. Było! Bardzo ciekawy jestem, gdzie ty byłeś, co ty robiłeś. No to chodźcie, to chodźcie, to chodźcie. To wam poopowiadam, co tam się spąciło. Byliśmy na plaży, było ogólnie bardzo romantycznie, jedliśmy owocki, ciasteczka, no w ogóle cudownie. Ale ona mi, podoba się mi jak się uśmiecha, ja pierdolę, jak ona ma piękny taki uśmiech, szczery. Jest taka szczera, wiecie, wesoła. Jestem tak pozytywnie nastawiony, że jestem aż w szoku. Myślę, że z tej mąki może być chleb, a jak nie chleb, to na pewno jakieś bułki. To zawsze otwarte była. Jakieś bułki. No. I karmił mnie. Tutaj Rafał sobie czekoladkę zlizywał. Nice, spicy, no. No właśnie, a propos spicy, to bardzo dużo właśnie rozmawialiśmy o seksie. Myślę, że możemy być kompatybilni w tych sprawach. Trzeba, wiadomo, byłoby przetestować w praktyce, bo mówić to można dużo, a jak byłoby naprawdę to trzeba sprawdzić. Gadaliśmy o tej kryjówce też, jakbym chciał tam pójść, nie? Jak już będziemy razem oficjalnie, to mówię, że po suficie tam będziemy gonić. I on powiedział, że on lubi spicy, ale lubi czasami też romantycznie. No więc, no wiadomo, czasami trzeba iść na jakiś kompromis, tak stwierdziłam. No ale mówił, że lubi spicy też, także to się liczy, to jest najważniejsze. Czasami tak miałem, że jak było za szybko, chodzi mi o seks, nie? To się później ale, mi już... Ale to też sprawdzi się, wiesz? To tak, to raz, a dwa, to jak będzie nam dane być razem, to będziemy. Dokładnie. A wydaje mi się, że jest na dobrej drodze, żeby coś z tego było. Już się nie mogę doczekać, aż będzie jakieś przetasowanie i się w końcu położę koło kogoś, wiesz. No, z Patką się też spoko śpi, nie? No tak. Ale to jest tylko sen. W sensie, że wiecie, o co chodzi, nie? Co? Tylko na łyso cię ogoli teraz i no nie, no to nie przejdzie, kurwa. Także mieliśmy mega... was, Radka. No, też tak mi się wydaje właśnie. I mieliśmy naprawdę mega fajny poranek.